Siemaneczko, dzień dobry, tutaj Anitka, robię filmy w każdą niedzielę, jeśli podoba się ten filmik, zostaw lajka, zasubskrybuj, jeśli tylko chcesz, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam mój jesienny makijaż. Na początek oczywiście, jak zawsze, używam mojego Nivea Soft. Pamiętajcie o tym, że już robi się jesień, więc jest coraz zimniej. I tak jak zawsze na moje usta też używam Alantanu z apteki. Piękne i nawilżone. I też ochronione, bo pamiętajmy, robi się coraz zimniej. Najgorzej, jak będą nam usta pękać cały czas. Dobra, skóra jest przygotowana. I ludzie, słuchajcie, używam Perfect Cover BB Cream z Miszy. Tak to wygląda. On też jest taki troszeczkę jakby w zimnych odcieniach, jakby to powiedzieć. 21. I oczywiście, tak jak zawsze, Anitka. Jak typowo Anitka, będę wszystko robiła moim paluszkiem, ukochanymi paluszkami moimi, jakimi moja natura dała. Na początek ten krem daję po całej twarzy, bo on tak jest bardzo lekki. Wygląda perfekto. I teraz się zajmiemy moim ukochanym kamuflażem. To jest najlepsza rzecz, oczywiście polecam to każdemu. To jest mistrzostwo świata jak dla mnie, bo ja mam straszne wory pod oczami, tak jak widzicie. I daję ten po prostu liquid camouflage w te miejsca, co widzieliście ostatnio. Tutaj, tutaj. Oczywiście na moim czole, cyk. I tutaj, gdzie macie jakieś zaczerwienienia. Ja mam oczywiście na brodzie. Tutaj dookoła ust. W moim wypadku blizny. I teraz oczywiście moim pudrem. Półtransparentny puder matujący z Vibot. I dla mnie najważniejsze oczywiście są moje oczęta. Ja nawiedzona. Więc na początek oczy. A teraz po prostu lecę z tym koksem na całej twarzy. I teraz będę robiła w ogóle bronzer, tak? Dobrze, słyszycie, będę robiła bronzer, bo wydaje mi się, że to są takie, niby to na lato jest dobre, ale ja zawsze na przykład, jak jest jesień czy zima, to chcę sobie dać więcej koloru, bo wydaje mi się, że jesienią i zimą jest tak smutno, więc nawet jeśli to jest makijaż jesienny, to powinien mieć troszeczkę odcieni. Uważam, brązów to jest typowo jesienne, tylko mówię. Bronzer, jaki ja Wam polecam, to jest Into the Sun Body and Face Bronzer, też z Vibo w ogóle, troszeczkę już jest zryty, nie powiem, że nie. Po prostu taki zwykły pędzel. I ja mój bronzer robię tak. Tutaj zaczynam, jak jest ucho, koniec ucha, to odtąd zaczynam wzdłuż. Po prostu pod kością twoją policzkową walnąć sobie bronzerem, a co mi tam? Na mój podwójny podbródek, no bo kto nie lubi sobie pojeść, a do tego jesień, zima, nadchodzą święta. Musimy troszeczkę zakryć. Dobra, tak samo tutaj jest ważne, że jak już robisz dół, to weź też, daj tak wzdłuż sobie, żeby to jakoś wyglądało, a nie, że tu jest takie ciemne, a nie, a to się nie łączy. Więc ja robię zawsze tak, że to łączę w jakimś tutaj momencie. I też daję tutaj na górze, na czole, na całym czole, ale najbardziej daję tutaj i też tutaj, patrzcie. Jaki się brew kończy. Wiem, że może dziwne, ale ja tak robię. Że potem tu zostawić taki pasek biały i to wtedy tak tutaj. I wiecie, co ja też robiłam? Ja teraz też robię. Nie miałam jeszcze ani żadnej takiej paletki do oczu, więc ja robiłam coś takiego, że brałam sobie po prostu mój bronzer, zamykałam oko i napierniczałam tym bronzerem na mojej powiece. Jestem mistrzowa. Tak samo tutaj. To jest po prostu makijaż dla ludzi, którzy nie chcą miliona rzeczy i jedna rzecz tak naprawdę im jest do wszystkiego potrzebna. Zawsze najlepiej wszystko robią. I tak samo bronzerem dawałam na dole. Ok, zobaczmy, jak wygląda. Mogę lusterko sobie wziąć. No ludzie, to jest to! Nosek oczywiście możemy też sobie walnąć bronzerem tutaj na samym koniuszku. Ale jakby wydaje mi się, że jeszcze mi wejdzie róż teraz.
taki ciemniejszy odcień różu. Jak ktoś jest dobry w konturowaniu nosa, zarąbiście, to możecie robić co chcecie. Ja jestem beznadziejna, więc robię tego. Może troszeczkę takiego na Rudolfa. I teraz po prostu będę robiła oczy. Oczy bardzo łatwiutko u mnie. Będę używać eyelinera i mój ulubiony eyeliner, ludzie. Mój ulubiony eyeliner to jest ten, co dostałam od mojej koleżanki. Tak. Nie mam pojęcia, skąd on jest. Może z jakiegoś Amazona. Musicie naprawdę zobaczyć, bo ten eyeliner nie jest super czarny. On jest taki... O, no patrzcie, może jest super czarny. On jest taki. I też mi się zarąbiście podoba to, że jego końcówka jest bardzo ostra, bardzo. Witam, jesteśmy tak blisko. Jeśli chodzi o kreskę tą końcową, to tak jak ostatnio wam mówiłam, po prostu patrzę na dół i widzę, gdzie mi się ona będzie kończyć, bo ja też tą kreskę od razu łączę z dołem. Ja ją razem zawsze z dołem łączę. Wydaje mi się, że to fajnie wygląda, jak i dolna, i górna część oka jest po prostu połączona. Widzicie? O to mi chodzi. Ale ja jeszcze oczywiście nie skończyłam. O, widzicie? Czyli to nie jest super mocne, ale jest ładnie. Mi się zarąbiście podoba, no patrzcie. Dobra, teraz robię drugie oko. Zrobiona druga kreska. Tak samo, nie przejmujcie się. Każda kreska jest inna, ja w ogóle nie mam z tym problemu. Czyli mojej maskary Powder Setting Mascara Fixer. I na moje rzęsy, tak jak wiecie, jak na moje brwi po prostu. Wiadomo, ona jest tylko na rzęsy, ale who cares? I moją po prostu maskarą końcową na rzęsy jest maskara z Gosha, Catty Eyes. No i tak jak mówiłam wcześniej, ona jest zarąbista, dlatego że jest bardzo cieniutka, więc nie ma, twoje rzęsy nie będą miały żadnych grudek. Ja na przykład nie lubię, jak są grudki. No i patrzcie, patrzcie na różnicę między tym a tym okiem. No zarąbista jest ta maskara. Skończone. Teraz jeszcze ostatnia rzecz, to używam mojej białej kredki. Ona jest z Miss Sporty. 10, ale jest tak zrypana, że nawet nic nie będziecie widzieć. I ją daję tutaj pod brwi. Widzicie? A w kącik mojego oka daję oczywiście mój ulubiony cień Catrice 030 Metallica Light. No patrzcie. Zarąbiście. Ja też zawsze to używam dlatego, że jak ktoś ma wory pod oczami, to w tym miejscu ona też to rozświetla, więc nie widać worków, więc ja zawsze to stosuję. Jaka psychiczna. Wszystko tylko, żeby worki nie wyszły. I teraz będziemy robić usta, moją ulubioną część, bo jesień w ogóle dla mnie to jest fajna sprawa, bo ja lubię takie, powiedziałabym, brązowe kolory, więc akurat na jesień perfekto. Dostałam w ogóle dzisiaj też kredkę z Maybelline New York. To jest Velvet Beige 630. Widzicie? Ja to wszystko i tak wam na dole zapiszę, żebyście mieli. I to jest identyko kolor taki, jaki mam na sobie teraz. Taki, jakie mam po prostu moje usta są. Więc ja tą kredką wszystko jeszcze raz wypełnię. Może troszeczkę pójdę poza moje usta. Tu mam jeszcze brązową kredkę, która jest do brwi w ogóle, przypał. Ja tą kredką brązową robię dookoła moich ust, wiem, dziwne. I tak samo tutaj w rogach. O tutaj. Więc zobaczycie, jak to wygląda. Spróbuję przyjść znowu bliżej, bo to jednak jest... Tutaj, żeby mieć większe ustka i rogi.
Dlatego jest ważne, żeby mieć nawilżone usta. Pamiętajcie o tym, ja zawsze mam nawilżone mocno usta. I teraz na to po prostu używam najzwyklejszej Long Stay Liquid Matte Lipstick z Golden Rose 11. I ją po prostu daję na całe usta. I będę robiła oczywiście róż, mój ukochany różyk, który jest dla mnie numer jeden. Tylko dzisiaj będę robiła inny, bo dzisiaj będę robiła Wet and Wild. I to jest NO336, bo jest zimny, tak jak powiedziałam, to jest jesień, więc nie możemy tak w za ciepłych kolorach, bo to będzie dziwnie wyglądać po prostu. Ja oczywiście uwielbiam, lecę sobie z tym różem, gdzie popadnie, co w rączki wpadnie. Lecę tutaj, uśmiecham się oczywiście, hihi. Żeby zobaczyć, gdzie jest mój policzek. Tak jak zawsze dawałam na dół noska. O, może jestem chora, może nie. Troszeczkę e-girl powiedziała. To może tutaj trochę, a co mi tam ludzie, no zlecimy, kurde. I tak samo daję ten róż tutaj na górę, na moje czółko. Bo tak sobie myślę, o jesień i w ogóle. Fajnie to wygląda. Kochani, powiem wam tak, oprócz tego, oczywiście używam mojego ulubionego, po prostu typowy utrwalacz makijażu, on jest z Revolution. Ja po prostu sobie psikam, zawsze zasłaniam moje włoski z góry. Kochani, to jest już wszystko. Mój makijaż jest ukończony. Bardzo go lubię, uwielbiam taki po prostu okres jesienny, bo on, powiedziałabym, jest taki naturalny, ale w brązy, w ciemne kolory jest piękny. Dajcie mi koniecznie znać, co o nim sądzicie w komentarzach na dole. I na przykład, jeśli chcecie, żebym jakiś inny makijaż wam pokazała, na przykład świąteczny, albo na przykład na randkę, czy coś takiego, to dajcie mi koniecznie znać. Ja takie makijaże robię, oczywiście na swój sposób, widzicie, tak bardziej w naturalnie, bardziej wykorzystuję wszystkie rzeczy, jakie mam w domu, żeby po prostu on wyglądał fajnie. I z mojej strony to jest wszystko. Jeśli podobał ci się ten filmik, zostaw lajka, zasubskrybuj, jeśli tylko chcesz, i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się, pa!